Cześć, nazywam się Łukasz Kubrak. Zapraszam do oglądania 10 odcinka Zarzut 26. Dziesiąty odcinek po meczu z Michałowem. Jakie odczucia? No, na pewno mecz był ciężki, szczególnie ta pierwsza połowa. Boisko było trochę małe, nie takie jak zawsze chcemy grać na takim lotnisku. Ale no ciężko się grało, szczególnie, że oni też stwarzali jakieś tam sytuacje. Co prawda my mieliśmy sporo takich sytuacji, no setek, można powiedzieć, że setek. Kilka niewykorzystanych, no ale staraliśmy się cały czas kreować te sytuacje. No i sytuacje kreowaliśmy, ale no wykończenia zabrakło. No ale już w drugiej połowie udało się jednak strzelić tą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą bramkę, zamknąć ten mecz, no i cenne 3 punkty wracają do Suwałk. Można powiedzieć, że te pierwsze połowy to taki lekki problem w spotkaniach, natomiast drugie to taka pobudka i walka. Dziwi cię to? Tak, no pierwsza połowa zawsze jakoś tam ciężko idzie. Zależy kto, no trzeba zawsze wejść dobrze w mecz. Czasami nam nie wychodzi, no staramy się, żeby to zawsze od początku jakoś tam siąść na nich wysoko. Cały czas presować gdzieś tam, no nie zawsze to nam wychodzi. Staramy się robić to, żeby zawsze to jakoś wychodziło. Stwarzamy sytuacje zawsze, myślę, że najwięcej z wszystkich drużyn mamy sytuacji podbramkowych. No ale zawsze gdzieś tam brakuje tego wykończenia. W przerwie staramy się powiedzieć sobie takich ostrych słów parę. No i zawsze gdzieś tam jak wyjdziemy w drugą połowę, to już każdy jest mega skupiony. Staramy się, żeby tam nie popełniać głupich błędów przez te pierwsze 5-10 minut. No i wtedy jak już staramy się ustabilizować grę, no to już wtedy jakoś idzie lepiej. Można powiedzieć, że na początku jest za przyjemnie, tak, za no, wesoło. Zawsze za wesoło jest. No, na początku gdzieś tam dajemy sobie, żeby ta przeciwna drużyna weszła nam na głowę, tak jakby. Dostosowujemy się do ich gry. No i nie zawsze wychodzi to, żebyśmy my właśnie dali taki nasz styl gry, narzucili im. No ale już później w drugiej połowie przy ostrzami zawsze idzie lepiej. To jakie nastawienie na następne spotkanie? Już ostatnie w tej rundzie. No na pewno nastawienie mamy bardzo dobre do każdego meczu. Na pewno bojowo podchodzimy do wszystkich. Oczywiście z szacunkiem, nieważne jaki to jest rywal. No ale gramy u siebie, ostatni mecz, także pozytywne nastroje po ostatnim meczu, także będzie dobrze. Co można powiedzieć w tej rundzie? 3 remisy, wiele zwycięstw, bez porażki, no ale nie smakuje chyba to tak, jak miało smakować. No na pewno te remisy gdzieś tam nas przytłaczają. Nie jest to jak powinno być. Powinniśmy mieć komplet punktów, nie stracić tutaj nic u siebie, szczególnie, że te remisy to były u nas. No głupio stracone punkty, szczególnie na przykład ten z Wasilkowem, gdzie pierwsza połowa była bardzo dobra, gdzieś ta końcówka zawiodła. No ale no na pewno smuci nas to, że te punkty zostały stracone, gdzie już mecze powinny być dawno wygrane, no ale staramy się, żeby tych meczy nie powtórzyć teraz w drugiej rundzie. Jesteś wychowankiem klubu. Jak zaczynałeś? W akademii? Nie, no to początek to myślę, że tak jak u każdego. Czyli gdzieś tam na podwórku, każdy kto gdzieś kopał piłeczkę. No ja miałem taką u siebie w Puńsku, miałem taką drużynkę starszych osób, która przychodziła gdzieś tam na Orlik, się zbierała na daną godzinę, sobie przyjeżdżaliśmy pokopać. Ja mega zajarany tym byłem, bo no jednak każdy był dużo starszy. Ja byłem jeszcze taki malutki chłopczyk biegający za piłką, ucieszony. No ale gdzieś tam zawsze w domu sobie kopałem, gdzieś tam zawsze mi ktoś pomagał, brat, rodzice. Zawsze sobie kopaliśmy piłeczkę. No i gdzieś tam już jak cały czas gdzieś dorastałem, coraz lepszy stawałem się, no to gdzieś tam pozwalali mi grać trochę więcej z nimi. Cały czas już tam zaczynali mnie brać do składu, coś tam. Później pojawiały się gdzieś tam już myśli o tym, żeby gdzieś pójść dalej, żeby do jakiegoś klubu spróbować się zapisać. Byłem już trochę starszy, no i coraz poważniej o tym myślałem. No i w 2016 roku właśnie mama zadzwoniła tutaj do Wigier. Spytała się, czy jest taka opcja, żeby zacząć trenować. No i wtedy rozmawiała z trenerem Tomaszem Chmielewskim, u którego zaczynałem swoją przygodę. No i tam już to wszystko się zaczęło, no ale od początku to było same podwórko, nic więcej. W żadnej akademii nie byłem. Pamiętasz swój pierwszy trening? Tak, pierwszy trening. No strasznie zestresowany byłem. Przecież tam było dużo chłopaków, duża grupa była tam pewnie około 30 osób. No ale bardzo, bardzo dobrze mnie przyjęli. Gdzieś tam mnie motywowali, jak widzieli, że zestresowany jestem. No na początku oczywiście wiadomo, dawałem z siebie wszystko. Starałem się zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie. No i wydaje mi się, że tam w miarę dobrze wypadłem. Później pojechaliśmy od razu w moim treningu, chyba z tydzień później od razu pojechaliśmy na obóz. No i tam jeszcze jakoś to się potoczyło fajnie. Miałeś jakiegoś piłkarza, który skłonił cię do takiego trenowania?
Wydaje mi się, że gdzieś tam od początku swojej tak jakby piłkarskiej kariery był to Neymar. Zawsze gdzieś tam mnie jarało to, jak on, taki jego styl gry, jak on to wszystko robi. Swoboda taka. Tak, taka swoboda, jego ten luzik gdzieś zawsze przekładał wszystkimi. To bardzo mnie cieszyło jego gra, no jak oglądałem, to myślę, że on. A klub Barcelona? Czy Z klubami to różnie było, gdzieś tam od początku wiadomo to dużo chłopaków miało także ta Barcelona. Później gdzieś tam jeszcze jakieś tam przebłyski może były z innych drużyn. No głównie od początku Barcelona, myślałeś kiedyś, że będziesz w tym pierwszym zespole? no. No to z wieloma chłopakami tak sobie debatowaliśmy, jak ta nasza przyszłość może się potoczyć. No i gdzieś tam mieliśmy kilku takich, taką mocną piątkę, która na pewno będzie gdzieś tam w pierwszym składzie. No i były takie przebłyski, że już jednak ta forma utrzymywała się na bardzo dobrym poziomie. Gdzieś tam sobie rozmawialiśmy tak, że no kurde, trzeba ciężko pracować, żeby tutaj się dostać. Później już gdzieś tam były szanse do starszych junior, z juniorów do starszych juniorów na mecze chodziliśmy. Później już jakieś pierwsze treningi w pierwszym zespole już dawało to takich skrzydeł bardzo dobrych. No i jakoś to się potoczyło, no i się udało. Z kim szatni dogadujesz się najlepiej? Masz jakiegoś takiego kompana? Aktualnie wydaje mi się, że będzie to Wojtek Milewski. Tak. Jakaś, to jest dłuższa pewnie znajomość. No tak, gdzieś tam już jak od juniora, jak poszliśmy do starszego juniora, gdzieś tam już zaczynaliśmy rozmawiać. No teraz wiadomo, coraz więcej, jak cały czas trenujemy razem, jeszcze razem gdzieś tak pracujemy, także utrzymuje się to na dobrym poziomie. Teraz ta przyjemniejsza część, jednostka wszechczasów. Jakim ty byłbyś trenerem, kogo byś powołał? Wydaje mi się, że tak. Ustawienie to będzie na pewno 4-3-3. To Z tak jak. ofensywnym pomocnikiem? Tak, z ofensywnym. Tak jak większość mi się wydaje. Mhm. No to na bramce będzie. Niech będzie Buffon. Od prawej zaczniemy. Niech to będzie Dani Alves. Z lewej strony niech będzie Marcelo. Dwóch środkowych damy. Niech będzie Ramos i Van Dijk. Na środku damy. Niech to będzie Iniesta, Kevin De Bruyne i przed nimi ofensywnym będzie Ronaldinho. Z lewej strony damy Neymara oczywiście, z prawej strony Messi i na napastnika damy Robercika Lewandowskiego. Okej, okay, a ktoś do sztabu? Dwójka? Do sztabu niech będzie na pewno Arek Szczerbowski, z którym miałem okazję pracować. Współpracować. No i drugim trenerem niech będzie, tak jak teraz już jest, niech będzie Bartłomiej Babiarz. Dwójka Okej. Okay. taka. Dzięki wszystkim za oglądanie, a do następnego odcinka chcę nam wiedziawać o Mila.